Dzień dobry, witam Państwa na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Raport od angusów zaczynam. Chciałem pokazać, że czasami mimo naszych zabiegów zwierzęta starają się iść swoją drogą. I tak oto mimo ustawionego pastucha i oddzielenie im porcji żywieniowej na 2 dni, nasze zwierzęta postanowiły, że jednak one lepiej wiedzą, co chcą zjeść. I proszę, pastuch został sforsowany, najprawdopodobniej linka została gdzieś tutaj zerwana, no i krówki przyszły sobie wyjadać to, co one chcą, a nie to, co my chcieliśmy im dać. Czeka mnie tu małe przeganianie, muszę ich wygonić z tej porcji jedzenia, żeby wróciły tam i szły po prostu za porządkiem. Za chwilę się za to wezmę. Jak widzicie, one sobie tutaj grzecznie leżą, będą troszkę niezadowolone. No ale cóż, ja chcę odpowiednio zarządzać tymi moimi zwierzętami, czyli decydować, co i kiedy i jak długo w danym miejscu one mają robić. A takie postępowanie, to co one w tej chwili tutaj zrobiły, odbiega od norm zarządzania, które myśmy przyjęli na naszej farmie. Wypadki się zdarzają, na szczęście bardzo łatwo można je skorygować. Stąd też codzienna wizyta nasza tutaj wśród stada, zobaczyć, co i one tutaj porabiają. Także muszę je przegonić, zebrać odpowiednio kołowrotki i na nowo ustawić linię pastucha. Stado troszkę na mnie się obraziło i odeszło do lasku, jakie tu przepędziłem, oprócz jednej krówki. Tutaj stoi sobie samotnie, od czasu do czasu nawołuje, a to dlatego, że wczoraj wyjechał ostatni nasz byczek z naszej farmy, który mieliśmy do sprzedania. Przyjechali klienci, zdecydowali się go kupić i wczoraj odwieźliśmy jego do nowego gospodarstwa. Będzie tam miał w miarę dobre warunki w gospodarstwie mlecznym. Będzie zajmował się tym, co robi najlepszej, reprodukcją. Od tego są po prostu byczki. A tutaj postarałem się im tak pooddzielać pastuchem te belki siana, żeby miały dostęp już do tych, które powaliły i częściowo zjadły. Mógłbym je zostawić, gdyby była ładna pogoda, na pewno by do nich wróciły za 2-3 dni i dodatkowo je konsumowały. Ale skoro już je napoczęły, a ziemia nie jest już tak mocno zmrożona jak była, dałem radę poustawiać gdzieniegdzie słupki i tak poodgradzać te belki, żeby miały do nich dostęp i spokojnie je wyjadły. Także ustawiłem im tu następną porcję jedzenia. Mają dostęp już też do nowych belek. No mam nadzieję, że już teraz nie popsocą. A popsociły, pewnie przeturlały w belkę siana na pastucha. To jest najczęstszy przypadek, że takie psocenie ich się zdarza. Przy ustawionym pastuchu, tak jak tutaj, może się zdarzyć, że po prostu tą belkę tutaj przeturlają i ona przeturla się nad pastuchem elektrycznym. Zobaczcie, to nie jest zbyt duża odległość. Przeważnie tego nie robią, ale czasami zdarza się, że ta belka tutaj przeturla się nad pastuchem. No a to otwiera wtedy spokojny dostęp dla całego stada tutaj do tych zgromadzonych belek. Dlatego na wzdłuż linii czasami staramy się ustawiać 2-3 linii, że skoro przejdą tylko przez jedną barierę, to następna je tutaj zatrzyma. Mrozy na chwilę ustąpiły, nasze przygotowania do mrozów opłaciły się. Mieliśmy tu przygotowane, pościągane siatki, poprzygotowane belki. No i dzięki temu mogliśmy cały czas tutaj skarmiać angusy przy przymrożonych siatkach. Praktycznie jest niemożliwością ściągnięcia tej siatki okalającej belkę. Wtedy to jest problem do tego, żeby zadawać takie belki siana dla naszych zwierząt. Stąd wcześniej reagujemy i przygotowujemy się. Ma być teraz kilka dni odwilży, więc tutaj na przygotowane te belki już ustawione pod blade grazing na pewno znowu będziemy ściągać tutaj te siatki. Przybiegły moje nisponie farmowe. Zobaczyć też, co ja tutaj robię. Także ustawione tutaj są słupki, pastwisko jest przygotowane do następnej porcji zimowego karmienia. Zimą zdarzają się też takie sytuacje, a mianowicie gleba tak zamarznie, że bardzo ciężko jest
wyciągnąć wbite słupki. Trochę się trzeba natrudzić, ale czasami gleba w miejscu ustawienia słupka tak przymarznie, że tego słupka jest ciężko wyciągnąć. Tutaj mam taką sytuację, przy próbie wyciągnięcia tego słupka on wychodzi tylko na 2-3 cm i się blokuje, nie można go wyciągnąć. No to są te uroki zimy, na które nie mamy wpływu. W większości tutaj udało mi się na poprzedniej linii pastucha powyciągać, a zostały mi tutaj dwa. Tak po prostu są zamarznięte, ta ziemia jest tak zamarznięta, że bardzo ciężko jest te słupki wyciągnąć. Nie ma na to rady, musimy czekać, aż ta dodatnia temperatura wspomoże troszkę tutaj proces roztopów i roztajania gleby i wtedy tutaj te słupki ustawione będzie można wyciągnąć. O, tego rozruszałem, jest szansa, że uda mi się go w końcu wyciągnąć. Pracowałem nad nim wczoraj i widzę, że już na tyle napracowałem, że to ciepło dochodzi tutaj już do słupka i myślę, że będę w stanie go już niedługo wyrwać. Tutaj ta krówka, która szuka swojego malucha, trwa to 2-3 dni. Krówka przejdzie do swojego normalnego trybu życia, a my będziemy oczekiwać już na nowego cielaka. Wczoraj też oddzieliliśmy naszego byczka, którego mamy zamiar zostawić na naszej farmie. Poszedł do zagrody dla byków, no ale nic po nim jest niezły. Przeskoczył przez stół paszowy. Nie mógł się zgodzić z tym, że miałby być odizolowany i żeby nie miał być tutaj ze swoim stadem. Po prostu przeskoczył nam przez stół paszowy i dołączył do stada. Także podjęta próba wymusza na nas troszkę reorganizację stołu paszowego i podniesienie ramki po to, aby już takie sytuacje nie następowały. No tu widzicie reszta stada, oprócz tej jednej krówki, co tam stała, reszta stada spokojnie sobie tutaj bytuje, przeżuwają. No, obraziły się troszkę na mnie, że je tutaj wygoniłem z tego miejsca, ale spokojnie zaraz powrócą do swojej normalnej egzystencji. O, jak widzicie, objedzone te w ogóle się nie odzywają, bo z jakiego powodu miałyby? Ich cielaków już dawno nie ma na naszej farmie, odsadków, a one objedzone przeszły już do swojego normalnego trybu życia. Troszkę tutaj się zrobiły roztopy. Zwierzęta znalazły sobie tutaj drogę dojścia do wody bokiem, a to dlatego, że tutaj przez tą oblodzoną część po prostu bardzo ciężko im się przechodziło, bo się ślizgały na lodzie. Wczoraj też miałem taką sytuację, że na chwilkę wypuściłem Wiesię i Stasię, no i Wiesia nam się na lodzie wywróciła. Musieliśmy ją prześliznąć, przetransportować po lodzie, pomóc jej wstać. Na szczęście nic sobie nie zrobiła. Dla nas nauczka, mimo tego, że większość pola jest niezamarznięta, to dla nas jest nauczka taka, że lepiej je nie wypuszczać, żeby sobie krzywdy takiej nie zrobiły. Angusy sobie lepiej radzą w takich warunkach, cały czas żyjąc na polu. O, widzę, że zrzuciły lizawkę na ziemię. Ostatnio uwiązałem im lizawkę na drzewie, bo mamy tutaj podstawkę do lizawki zrobioną, ale zrobiło się tutaj troszkę takie wypłucenie gruntowe i nazbierało się dużo wody, więc zabrałem im tą lizawkę i powiesiłem im na drzewie, żeby do tej lizawki tutaj miały dostęp. Zwykła lizawka solna. No i przepołowiła się im po prostu. Już tak ją tutaj natarczywie lizały, że lizawka się tutaj przepołowiła. Ale to nic. One ją tutaj spokojnie wylizą. No jak widzicie, w tym lasku mają naprawdę dogodne warunki do tego, żeby sobie tutaj też egzystować. Cisza i spokój w tym lasku. Wiatr przechodzi górą i tutaj na dole nic złego im się nie dzieje. To nasza jałóweczka, która została w tym roku na powiększenie stada w oddali Bongo. A tutaj ciekawe, czy uda mi się dzisiaj podejść do tego byczka, bo za wczorajszym może się na mnie gniewać, że go odizolowałem. A tutaj ten nasz byczek
Zganiałem go później po polu, żeby doszedł tutaj do stada, z uwagi na to, że ten obszar jest oddzielony pastuchem elektrycznym. No i bał się tego pastucha elektrycznego. Bał się też przejścia przez rów melioracyjny. O, widzicie, one sobie tutaj znalazły miejsce do tego, żeby boczkiem sobie przechodzić, omijać te zlodowacenia. No i byczek tutaj widać, że mnie się troszkę obawia, bo się wycofał. Że będzie z niego nic poń. Spojrzenie ma naprawdę niezłe, ale jak on wczoraj biegał na tym polu, niezmiernie mnie cieszyło serce, jaką on piękną postawę przyjmował i jak wdzięcznie on się poruszał. Niestety nie miałem możliwości tego nagrać. Mogę wam dzisiaj tylko o tym opowiedzieć. Robi się jakaś w miarę taka fajna pogoda. Ustał wiatr i przestało padać, bo troszkę padało słońce. Padało, świeciło słońce, ale padał śnieg i padał deszcz, nawet na chwilę pojawiła się tęcza. Dobra, ja kończę wizytę u angusów i zobaczymy, co tam słychać u innych moich zwierząt. Nasze kurki jeszcze w tym samym miejscu. A teraz jak nadejdzie odwilż, mamy zamiar je już przeciągnąć. Cały czas zasilamy je tutaj słomą i sianem. Jak widzicie, lubią w tym grzebać. W tym miejscu, tutaj gdzie teraz bytują, latem powinniśmy mieć bardzo bujną trawę. Będzie bardzo dobrze znawożone to miejsce, a z uwagi na to, że dajemy tu komponent węgla w postaci słomy i siana, nastąpią bardzo fajnie procesy biodegradacyjne i dodatkowo zasilenie odpowiednimi bakteriami i grzybami tego poletka. Także będziemy mieli tutaj kiedyś dobrą trawę. Jak widzicie, kurki przetrwały mrozy. Mrozy, które u nas były jak na nasze rejony, nawet dość niskie. Minimalna temperatura, jaką tutaj żeśmy zanotowali, to było minus 17 stopni. Także jak tutaj na Lubuskie, które jest biegunem ciepła w naszym kraju, no to temperatura była naprawdę niska. Mimo tego, jak widzicie, nasze kurki dają sobie spokojnie radę w takich warunkach. Nic im się zbytnio nie dzieje. Niosą jajka ku naszej radości. Także wszystko, czego tutaj od nich chcemy, to mamy. A to, co one od nas potrzebują, to dostarczamy. Pójdę jeszcze z ciekawości zobaczyć, czy czasem nie pojawiły się tu jakieś jajeczka. Co prawda zbieraliśmy jakieś pół godziny temu, ale można zobaczyć, czy coś nowego się tutaj nie pojawiło. Nadal dowozimy wodę z łomkiem. Jest to dla nas najbardziej efektowny sposób tutaj dojazdu. Przy okazji sprawdzę, jak wygląda sprawa z regulatorem napięcia. Jak widzicie, 12,6 V. Mimo tak małego panelu tutaj, bo to jest tam około chyba 50 W, akumulator jest w miarę ładnie naładowany, co powoduje, że spokojnie tutaj dostarczamy oświetlenia i sterujemy też pracą drzwiczek w naszym tutaj kurniku. Widzę, że się czujnik tutaj zaplątał. Czujnik zmierzchowy, którego ja u siebie nie, z którego ja nie korzystam. Muszę go tutaj gdzieś zapleść, żeby on nie przeszkadzał. O, najlepiej go było, że tutaj, żeby on nie przeszkadzał w pracy mojego tutaj otwieracza do drzwi. O, są jajeczka. Jedno nawet tutaj leży. Trzeba zabrać, nie zostawiać. Przy okazji zobaczę, czy jeszcze są jakieś inne kurki. Jeszcze siedzą w gniazdach, więc będą znosić jajka. Tu nie ma. No, kurka musi zejść. Przegonimy ją trochę. O, poszła sobie. Tu jest jedno jajko, świeżo zniesione. Warto zabrać do domu. Tym bardziej, że dziś jest mój dzień wstawiania jajek do suwida. Im więcej sobie znajdę, tym więcej będę miał dla siebie
przygotowanych w suwidzie do tego, żebym mógł później spożywać moje żółtka, o których opowiada wam często w tych dodatkach związanych z żywieniem optymalnym. Także żółtka to podstawa mojej diety. Jak już pewnie ci, co mnie oglądają, to wiecie, że białko, które się znajduje w żółtkach, zostało określone jako najlepsze białko, najlepiej przyswajalne białko odzwierzęce, które możemy dostarczyć do naszego organizmu. A skoro tak, to żółtek po prostu trzeba jeść jak najwięcej. Kurka mi tu siedzi. A najlepiej codziennie tych kilka żółtek, żeby zjeść. Bo to jest najlepiej przyswajalne właśnie białko. Są i tam też bardzo fajne tłuszcze nasycone, więc wszystko, czego nasz organizm potrzebuje do funkcjonowania, do prawidłowego funkcjonowania, znajduje się tak naprawdę w żółtku. No, tutaj zostało mi jeszcze to jedno do ułożenia. Muszę przegonić tą kurkę. I w tej chwili już sobie wszystko ułożyłem. Czyli mam jeszcze kilka dodatkowych jajek, które zabrałem naszym kurkom i które ja będę mógł włożyć do swojego suwida w temperaturze 63 stopni, uszlachetnić i później je spokojnie spożywać. Dziś zamknięte. Także kurki mogę opuścić. One sobie tutaj będą doskonale dawały radę. Załadowałem naszą naczepę sianem i słomą. Muszę zawieźć na główną farmę, żeby dać troszkę zwierzątkom naszym. No i następna próba dla naszego złomka. Tym razem ziemia jest zmarznięta, więc nie będzie się przyczepa zatapiać, jak to było ostatnim razem. I chcę spróbować, jak w takich warunkach nasz oto tutaj złomek da radę przeciągnąć właśnie taką platformę. Ostatnio przeciągnął, choć mocy mu brakowało, z uwagi na to właśnie, że się przyczepa trochę zatapiała. Tym razem jest twardo, ziemia jest zmarznięta, więc tak jak potrafiłem, załadowałem tą naczepę. Załadowałem 10 belek na taki test, czy mogę dwuwarstwowo przewozić słomę i siano dla naszych zwierząt. Jestem tu, a muszę dojechać tam i zaraz zobaczę, jak mi to wyjdzie. No i długo to nie trwało, złomek dał radę, przeciągnął przez to pole, co prawda zmarznięte, dzięki temu twarde, ale myślę, że będę mógł bardziej dociążać tą przyczepę, zakładać 14 belek plus 2 na złomka, razem 16 belek będę mógł naraz przeciągnąć. Dla nas to jest naprawdę olbrzymie usprawnienie. Z uwagi na to właśnie, że magazyn słomy i siana, który mamy na tej części pola, jest w miejscu suchym, który jest niezalewany wodą i stąd będziemy mogli później rozwozić nasze belki dla naszych zwierząt po całej farmie. Rewelacyjnie to wyszło. Ja jestem bardzo zadowolony, chciałem się z tym z wami podzielić. Jedyne co widzę, to muszę uzupełnić powietrze w kołach w tej przyczepie, żeby były bardziej napompowane. Wtedy ta przyczepa bezproblemowo będzie się nadawała do transportu belek po naszej farmie. Ja już w tej chwili rozszczepiam złomka, odprowadzam. Wezmę tylko jedną belkę ze sobą, którą muszę dać byczkom. Wiatr się zbiera, więc ja kończę też pracę. Powoli trzeba jechać do domu. A, jeszcze zanim pojadę do domu, to pokażę wam, że praktycznie się nic nie zmieniło u naszych krówek mlecznych. Te mrozy przeżyły wyjątkowo dobrze, nic im się nie dzieje. Także jest pokazane tutaj, że jersejka, która jest chowana w naturalnym chowie, bez problemu daje sobie radę nawet w tak siermiężnych warunkach. Minus 17, a one w tej wiatce miały wyśmienite warunki do tego, żeby sobie spokojnie te mrozy przeczekać. Jedynym zwierzęciem, którego się tak naprawdę martwiliśmy, jest nasz cap Denis,
On jest taki troszkę, z uwagi na swoją nawet konstrukcję ciała, jest przemarzający. Anglonubijskie kozy charakteryzują się tym, że one nie mają podszerstku. I w takich większych mrozach może się zdarzyć, że one przemarzają. Więc tu zablokowaliśmy im to wejście do wiatki, żeby im za bardzo nie wiało. A Denisa ubraliśmy. Chodźcie pokazać się tutaj. On tu ma ciepło, bo się może przytulić do baranka i drugiego koziołka. A też na wierzch dostał takie ubranko. Chodzi w nim, nic mu tu się nie dzieje, jest mu ciepło. Dał sobie radę w takie mrozy. Zablokowaliśmy, żeby im tutaj nie wiało za mocno i jak one się tam w głębi położą, nie będą miały problemów z tym, żeby utrzymywać swoją ciepłotę ciała. Więc nasz Denis, żeby przetrwał warunki, dostał po prostu taką bluzę do noszenia. I bluza naprawdę dobrze pomogła. Denis bezproblemowo przeżył te chłopy. Mają tutaj też belkę czena położoną, żeby ta belka powodowała, że wiatr nie zawiewał do nich, do wiatki. No i takie właśnie przygotowania, które wcześniej poczyniliśmy, spowodowały, że te nasze zwierzęta bezproblemowo, można powiedzieć, przetrwały tą falę mrozów. My staramy się, żeby one właśnie nie cierpiały. Jeszcze chciałem wam pokazać nasze kuski. O, upadły tutaj widły. Podniosę je, żeby nie najechać na nie. Chciałbym wam pokazać jeszcze kuzek. Pamiętacie, dawałem im ostatnio choinki. Choinkę jedną z naszego domu. Później dostaliśmy jeszcze choinkę od sąsiadów, która była pozyskiwana dokładnie z tego samego miejsca. Były to dwie takie same choinki. Daliśmy te choinki naszym kuskom. No i chciałbym pokazać wam, jaki jest efekt pracy kus nad choinkami. Ano, obgryzły je już prawie całkowicie. Będziecie mogli zobaczyć. O! Jeszcze niedobitki gdzieś tam obgryzają. Co jakiś czas my je obracamy, to drzewka, żeby z każdej strony one mogły dojść. Ale zobaczcie, jak ogołociły. I z igieł, i z kory. Także mamy tam w lesie jeszcze kilka swoich sosenek, których takich samosiejek. Będziemy któregoś razu jechać w tamtą stronę i przywieziemy im też do obgryzania. U świnek sytuacja bez zmian. Już prawie przerobiły tą słomę, które dostały. Będę mógł im tutaj dać ponownie tej słomy, dlatego przywiozłem na platformie słomę. I tam odwiniemy część i im tu damy. A chciałem wam pokazać jeszcze ostatni nabytek, jaki pojawił się u nas na farmie. Zakupiłem ramkę paszową. Chcę zrobić taki pseudo stół paszowy u naszych krówek mlecznych za pomocą takiej ramki przystawianego koryta. Tą ramkę, którą tam obecnie mają na wejściu, to im zabiorę, a będą miały po prostu taką ramkę. To jest 3-metrowa ramka z właśnie takiej konstrukcji paszowej. Dzięki temu będę mógł wykonać taki stół paszowy, no i zadawać częściowo paszę, taką jedzenie dla zwierząt od strony tutaj tego, tej bramy. Po co to robimy? Czasami dajemy wysłodki buraczane dla naszych zwierząt, jak są takie mrozy, żeby dostały więcej energii. No i właśnie tym sposobem będziemy im to podawać. Też zakupiłem z tej strony 3-metrową taką ramkę z bramką. To jest trzecia ramka z bramką, która pojawiła się na naszej farmie. Ta ramka umożliwi nam łatwiejszą pracę przy poskromie. Nie będziemy musieli przeskakiwać przez ogrodzenie, tylko po prostu przez poskrom. Do poskromu będę mógł podejść tutaj za pomocą bramki. To właśnie to chciałem wam pokazać, jak to działa.
A na dzisiaj ja już się z wami żegnam. Zobaczcie, wychodzi słoneczko, zrobi się przyjemnie, ale ja już kończę pracę na naszej farmie. Żegnam się z wami. Zapraszam jeszcze do wysłuchania fragmentu z twórczości doktora Jana Kwaśniewskiego i do usłyszenia. Zanim przejdziemy do lektury książek doktora Jana Kwaśniewskiego, chciałbym wam dzisiaj pokazać jeszcze, jak ja przyrządzam sobie moje żółtka i jak ja je zjadam. A przyrządzam je oto w suwidzie. Ja używam suwida firmy Anova Culinary. Jest to suwid, czyli cały ten cyrkulator wodny. Spróbuję wam go tu wyciągnąć. Chwilę się wyciągał, ale coś nie idzie. O, to jest taka grzałka z pompką, która wibruje cały czas i miesza cały czas tą wodę w środku, w tym kontenerze, utrzymując przez to stałą temperaturę. W środku jest tutaj woda. Może podejść kamerzysta, pokazać. To jest po prostu wypełnione wodą. I teraz co ja robię? W słoikach, takich o, używam dwóch typów, bo tak mi się mieści. Taki 1,7 litra one mają i 0,9 litra. Do tego wchodzi 13 jajek, do takiego wchodzi 8 jajek. Całkowicie je wypełniam jajkami, po czym nalewam wody. Woda jest tak nalana, aby całkowicie zakryć jajka. I do suwida pierw wkładam mniejsze słoiki, które wchodzą tak bardzo głęboko, koło samego suwida mogę je tam wcisnąć. A następnie wkładam duże słoiki. Więc jednorazowo mogę 68 jajek sobie w taki sposób przyrządzić. Jak już jajka umieszczę w suwidzie, muszę tutaj przesunąć jeszcze w środku ten jeden słoik. Zawsze to jest troszkę pracy, żeby przygotować jajka. Jajka myję sobie pod bieżącą wodą, układam je w takich właśnie słoikach i następnie, jak widzicie, wkładam je do suwida. Idealnie wyszły, są przykryte całkowicie wodą te słoiki, jak pewnie możecie zobaczyć. No i co ja robię? Zamykam suwida. Suwid już jest podłączony do prądu. Pokazuje, jaka jest obecnie temperatura, 24,5 stopnia. Ustawiona temperatura 63,5. Można zmienić, ja używam przeważnie 63 stopnie. Do 65 można w taki sposób jajka przygotowywać. I czas. Ustawiam czas 2 godzin. W momencie, kiedy czas mam ustawiony, uruchamiam suwid, wydaje dźwięk uruchomienia, zapala się tu taka dioda pulsująca. W tej chwili woda jest grzana, jeżeli usłyszycie, na chwilę zamilknę, słychać, jak działa silniczek do tego, żeby wibrować wodą wewnątrz tego urządzenia. Ja dodatkowo przykrywam jeszcze suwida ręcznikiem, żeby zaoszczędzić na energii, która mogłaby się, energii cieplnej, która mogłaby się z tego wydobywać. Czas 2 godzin jest odliczany dopiero od momentu uzyskania temperatury 63 stopni. Na tą chwilę suwid będzie tą temperaturę podwyższał. Już mamy 26, prawie 27 stopni. On szybko tą wodę zagrzeje do 63, po czym uruchomi timer i będzie odliczał 2 godziny do tego, żeby nasze, moje jajka gotować w temperaturze właśnie 63 stopni przez 2 godziny. Dlaczego to robię? O tym porozmawiamy w następnej części, jak jajka będą już gotowe. Proces przygotowania jajek w naszym suwidzie już się zakończył. Chciałem wam pokazać, jak takie jajka wyglądają po procesie gotowania go w suwidzie. Cały czas trzymałem ten ręcznik, aby utrzymywać temperaturę, abym nie musiał dodatkowo ogrzewać naszego pomieszczenia. Słoiki, jak widzicie, wypełnione są wodą. Czasami się zdarza tak, że w momencie chłodzenia tego słoika może on zaciągnąć i wydaje się, jakby był po prostu taki słoik nieźle zapieczętowany. Po wyciągnięciu ja wylewam wodę z tych słoików, studzę jajka i jajka mogę włożyć sobie wtedy do lodówki,
W lodówce jadłem nawet takie jajka, które miały 2 tygodnie i nic się im dosłownie nie działo. Chciałem wam pokazać, jak wygląda taka struktura jajka po sporządzeniu go w suwidzie. Tu już wcześniej wyciągnąłem sobie takie jajka już sporządzone w suwidzie. Ja zwykle wyciągam sobie po prostu te jajka na ręcznik. Mam już to tak przygotowane, że rozbijam sobie jajka na jednym talerzu, a do drugiego go obieram. Chodzi głównie mi o to, żeby móc oddzielić białko od żółtka, bo to żółtko jest najbardziej właściwe i najbardziej wartościowe. O, nie udało się. Rozbijam jajko, normalnie się obiera skorupkę. Po przygotowaniu w suwidzie, jak widzicie, jajko ma jeszcze taką półpłynną strukturę. Białko w tym jajku. Obieram białko, choć troszkę, i wylewam zawartość całego jajka do głębokiego talerza. Pokażę wam jeszcze z drugim jajkiem, że to nie jest tylko w jednym. Dokładnie tak samo się to dzieje. Można jajko obrać i wylać całość na talerzyk. O, jeszcze jedno. Czyli widzicie, że ono już ma taką strukturę jeszcze leistą, którą łatwo jest po prostu ze skorupki wylać. Po wylaniu tej skorupki obieram to jajko w taki sposób. Widzicie, jak tylko wziąłem to do rąk, jajko, żółtko praktycznie samo oddziela się od białka. Jeszcze raz na następnym biorę do ręki, jak podniosę, widzicie, samo żółtko ma taką już strukturę żelowatą, a białko się łatwo od niego oddziela. Można ślazy też oddzielić. Ja oddzielam to ze względu na to, że znajduje się tam awidyna. Awidyna, o której później wam jeszcze przeczytam w tekstach doktora Kwaśniewskiego. Nie zostało tutaj działanie na żółtku poddane wysokiej temperaturze, więc awidyna może być jeszcze efektywna. Znowu następne jajko wziąłem do ręki. Zobaczcie, to białko się łatwo oddziela. Resztki tego pozostającego białka lub ze ślazami można przemyć pod ciepłą wodą i to wszystko się bardzo ładnie oddziela. I to jest złoty kolor, to jest najbardziej przyswajalne dla nas białko, najlepsze tłuszcze, cholina, która znajduje się w takim żółtku i które jest dla nas naprawdę olbrzymią dawką zdrowia. Smacznego! Witajcie! Po zajęciach praktycznych na naszej farmie, po zajęciach z jajkami w naszym suwidzie, przedstawieniu sposobu, który ja używam do tego, żeby przygotować żółtka do spożycia przeze mnie i moją rodzinę, chciałbym wam pokazać, również przedstawić tutaj wiedzę z puściznę doktora Jana Kwaśniewskiego. Doktor Jan Kwaśniewski napisał wiele książek, w których poruszał wiedzę dotyczącą żywienia optymalnego. I dzisiaj z częścią tej wiedzy chciałbym z wami się podzielić. Z częścią wiedzy dotyczącą jajek. Dlaczego to jajka są takie ważne w naszej diecie? Dlaczego to jajka powinniśmy naprawdę z lubością traktować? A dlaczego żółtka to jest najbardziej wartościowy produkt spożywczy, który my możemy mieć? Nie bez powodu żółtka mają złoty kolor. Od zawsze to, co złote, kojarzyło nam się z wartościowym produktem. No i właśnie te żółtka są dla nas najbardziej wartościowe. Dlaczego? Ja się dowiedziałem oczywiście po lekturze książek doktora Jana Kwaśniewskiego. Zobaczcie, tutaj mam 6 książek, pozaznaczałem sobie specjalne fragmenty. Być może będzie to trochę długie czytanie, ale uważam, że jest to wartościowe i chciałem, żeby w jednym miejscu u mnie na kanale była zgromadzona wiedza dotycząca właśnie żółtek. Szczególnie żółtek, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to one są dla nas tak niezmiernie potrzebne i żeby one znajdowały się w naszym jadłospisie. Pierwszy fragment chciałbym wam przeczytać z książki Jak nie chorować. Natknął mnie on do tego, żeby... No bo od czegoś trzeba zacząć, tak? Dlaczego te produkty są dla nas tak ważne i tak wartościowe? Posłuchajmy, co doktor Kwaśniewski nam tutaj przygotował. Rozwój centralnego układu nerwowego u człowieka był czymś niezwykłym w świecie zwierząt. Rozwój ten musiał mieć swoje niezwykłe przyczyny. Jedną z tych przyczyn było niekorzystne warunki fizyczne w porównaniu do innych gatunków, które utrudniały zdobywanie bardziej wartościowego pożywienia.
Od kilku milionów lat przodkowie człowieka coraz szerzej spożywali produkty pochodzenia zwierzęcego, a w okresie neolitu żywili się głównie takimi produktami. Czynnikiem decydującym w dalszej ewolucji człowieka było pojawienie się umiejętności posługiwania się ogniem. Ogień to nie tylko ciepło czy większe bezpieczeństwo, to także czynnik najbardziej decydujący o dalszym szybkim rozwoju mózgu. Tylko człowiek nauczył się posługiwać ogniem. Człowiek dzięki tej umiejętności znalazł sposób na szybki rozwój mózgu. Najbardziej doskonałe pod względem wartości odżywczej produkty spożywcze były dostępne również dla przedstawicieli niektórych innych gatunków. Dlaczego zatem tylko u człowieka dokonał się tak nadzwyczajny rozwój mózgu? Właśnie ogień był tym czynnikiem decydującym. Pozwolił on przodkom człowieka na znacznie lepsze, niedostępne dla innych gatunków odżywianie się. Ponadto ogień chronił przed pasożytami i bakteriami w pożywieniu. Najbardziej wartościowe produkty spożywcze zjadane uprzednio w stanie naturalnym, na surowo, pod wpływem ognia stawały się czynnikiem budulcowym i energetycznie znacznie bardziej wartościowym od wszystkich innych występujących w stanie naturalnym i nieprzetworzonym. Ogień trawi, rozkłada i koncentruje składniki budulcowe i energetyczne. Już Pliniusz wiedział, że korzystniej jest zmniejszyć w jakikolwiek bądź sposób to, co żołądek obciążało. Ale niestety poszliśmy troszkę za daleko. Dlaczego? Posłuchajcie. Pewne grupy ludzi żyjące w różnych rejonach dość szybko zauważyły, a czasem zmuszone były zauważyć, że zupełnie niejadalne produkty poddane działaniu ognia dają się zjeść. I to był początek trwającej do dziś degeneracji gatunku ludzkiego. Ogień stworzył człowieka rozumnego i ten sam ogień go zniszczył. Zwierzęta mięsożerne giną z głodu mimo obfitości produktów pochodzenia roślinnego. Nie umieją tych produktów przetworzyć możliwie do spożycia. Człowiek niestety nauczył się to czynić. Rajskie, bardzo długie i zdrowie, Bogom równe życie niektórych przodków człowieka zmieniło się w to, co dzieje się z gatunkiem ludzkim od opuszczenia raju. Nędzna wegetacja, ciężka, niepotrzebna praca, ustawiczne wojny, choroby, powszechna głupota. Poszliśmy o jeden most za daleko. Niepotrzebnie do naszej diety wdrożyliśmy produkty roślinne, które w stanie surowym nie były dla nas przydatne do spożycia. Chodzi tutaj głównie o zboża. Tak, zboża, pasza, która była przeznaczona dla zwierząt, została przygotowana do tego, żeby ludzie mogli z niej korzystać. Drugi fragment chciałbym przeczytać Wam z książki Żywienie Optymalne, z rozdziału Co jeść. W żywieniu optymalnym stosujemy głównie i przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego, a to takie, które zawierają dużo tłuszczu. Te, które zawierają mniej niż 2,5 g tłuszczu na 1 gram białka, trzeba w potrawach lub zestawieniu potraw uzupełniać dodatkiem tłuszczu. Przede wszystkim należy jeść dużo jajek, a szczególnie żółtek. Żółtko zawiera wszystkie rodzaje potrzebnych organizmowi białek. Zważmy, z żółtka wykształca się cały kurczak ze wszystkimi organami. Żółtko zawiera też tłuszcze bardzo wysokiej jakości biologicznej i bardzo ważny aminokwas cholinę. Jest to tłuszcz doskonały dla człowieka. Jajka mogą stanowić podstawę bardzo wielu różnorodnych potraw. Jedzenie jajek, nawet codziennie, nie musi być wcale monotonne. Ja to potwierdzam. Codziennie jem minimum 100 gramów żółtek i nie jest to dla mnie monotonne. Cieszę się, że dzięki doktorowi Janowi Kwaśniewskiemu mogłem zacząć to stosować. Ale to jeszcze nie koniec. Posłuchajmy, dlaczego te jajka są takie dla nas wartościowe. Otóż. Jeśli chcemy, aby serce było maksymalnie sprawne i zdrowe, a mózg działał prawidłowo, głównym źródłem energii dla mózgu i serca muszą być związki wysokoenergetyczne, fosforowe. Gdy brakuje związków fosforowych dla mózgu, człowiek jest głupcem,
niezależnie od wykształcenia i stanowiska. Proszę, jaka wiedza. Dobre odżywianie jest podstawą do tego, żebyśmy mogli rozwinąć swój intelekt. Związki fosforowe aktywne, których jest kilkanaście i z których najważniejsze jest ATP, mogą i powinny być dostarczane także w pokarmie. Występują one w szpiku, mózgu, wątrobie, nerkach, krwinkach czerwonych, sercach, mięsie i żółtkach. Aminokwas cholina zawierający trzy grupy CH3, czyli na jeden atom węgla aż trzy atomy wodoru, zwany dawniej czynnikiem przeciw stłuszczeniu wątroby, także jest doskonałym paliwem lepszych od wolnych kwasów tłuszczowych. Występuje on w najwyższym stężeniu dokładnie w tych produktach, w których jest najwięcej ATP i innych związków fosforowych aktywnych. Cholina, o której już słyszeliśmy w poprzednim, że jest zawarta w żółtkach. To ona jest nam potrzebna do tego, żebyśmy dobrze funkcjonowali i to dlatego jajka są aż tak dla nas ważne. Jajka i żółtka. Posłuchajmy dalej. To jest bardzo ciekawe. Bez białka nie ma życia. Życie to białko, ale białko białku nierówne. Są rozmaite rodzaje białek. Jest białko. Jakie białko? Takie życie. Międzynarodowym wzorcem najlepszego dla człowieka białka są białka zawarte w jajach kurzych. Każde inne białko jest już gorsze. Tak, najlepsze białko dla nas to jest to, które jest w jajkach kurzych. Najwartościowsze białko z jaj kurzych znajduje się w żółtku. Oprócz białek, żółtko zawiera jeszcze cudowny, idealny dla człowieka aminokwas zwany choliną oraz inne bardzo cenne dla człowieka składniki. Białko z jaj znajduje się w tak zwanym białku, jest też białkiem wartościowym, szczególnie dla organizmów rosnących. Dla ludzi dostosowanych już do żywienia optymalnego, którzy odnowili i przebudowali swój organizm, białko z białka jaj powinno być ograniczone. Dopóki człowiek ma nadwagę i jest chory na różne choroby, z wyjątkiem niektórych, może i powinien spożywać całe jajka. Jakich chorób? Możecie się dowiedzieć z książki Tłuste życie. Ja przytaczam wam dzisiaj tylko fragmenty, z uwagi na to, że nie jestem w stanie poświęcić całego programu dla wszystkich tych książek. Najlepsze dla człowieka tłuszcze to te, które są zawarte w żółtku jaj kurzych. W jajkach przepiórczych są podobne wartości, ale dużo droższe. Fizyczna wartość tłuszczów pochodzących z żółtek jest według ścisłych badań naukowych 4 razy większa od wartości biologicznej tłuszczu z masła i śmietany i znacznie większa od wartości biologicznej wszystkich tłuszczów pozostałych. Jeszcze raz wam to przeczytam. Dlatego, że w żółtku mamy nie tylko najwartościowsze białka, ale mamy najwartościowsze również tłuszcze. Faktyczna wartość tłuszczów pochodzących z żółtek jest według ścisłych badań naukowych 4 razy większa od wartości biologicznej tłuszczu z masła i śmietany i znacznie większa od wartości biologicznej wszystkich tłuszczów pozostałych. Chcesz być zdrowy, chcesz być mądry, zasilaj swój organizm właśnie tłuszczami i białkami pochodzącymi z żółtek. Ale trzeba to robić umiejętnie. Posłuchajmy następnego fragmentu, tym razem z książki Dieta Optymalna. Wartość biologiczna i faktyczna tłuszczu to nie tylko długie łańcuchy kwasów tłuszczonych w pełni uwodornione. To także obecność milionów ważnych biologicznych składników występujących w najlepszych, w cudzysłowie, tłustych produktach naturalnych pochodzenia zwierzęcego. Najlepsze dla człowieka tłuszcze to tłuszcze zawarte w żółtku jaj kurzych. Faktyczna wartość tłuszczów z żółtek dla naszego organizmu według ścisłych badań naukowych jest 4 razy większa od wartości biologicznej tłuszczu z masła czy śmietany i znacznie większa od wartości biologicznej, czyli faktycznej, wszystkich tłuszczów pozostałych. Doktor powtórzył ten fragment w następnej książce. Jest on tak ważny.
To była właśnie metoda używana przez doktora Jana Kwasińskiego, żeby w niektórych miejscach podać różne rozsiane informacje, ale i powtórzyć te, które są najważniejsze. Następne, z tej samej książki. Dlaczego właśnie jajka? Skład chemiczny jajek i wysoka wartość biologiczna zawartych w nich białek sprawia, że powinniśmy widzieć w nich najwyższej jakości produkt spożywczy. To właśnie jajka, a głównie ich żółtka, zawierają tak wiele czynników przeciwmiażdżycowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, siarki, choliny, jodu, witamin, składników mineralnych. Wszystkie te czynniki przeciwmiażdżycowe stają się jednak najbardziej miażdżycorodne, jeśli jajka będzie spożywał człowiek nie potrafiący zachować właściwych proporcji między głównymi składnikami swojej diety. Zatem jajka, które dla jednych będą podstawą pożywienia, źródłem energii, witamin i innych ważnych składników, dla innych mogą być groźne. To tak jak woda. Woda utrzymuje nas w zdrowiu, utrzymuje nas przy życiu, ale również woda może nas zabić. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób ją przyswajamy i w jaki sposób ją mamy. Jak ona nas otacza. Czy ją tylko pijemy, czy nas po prostu próbuje nas zatopić, tak? Próbuje nas utopić. Posłuchajmy dalej. Konkretnie dla kogo jajka są niebezpieczne? Ktoś, kto czerpie 35-50% energii z węglowodanów w przeliczeniu na wartość kaloryczną, powinien liczyć się z tym, że wyższe spożycie jajek spowoduje, że więcej węglowodanów w jego organizmie zostanie przetworzonych na cholesterol i tłuszcze. Ważnym czynnikiem jest również reakcja na stres. Na przykład mężczyźni objadający się po zdenerwowaniu powinni pamiętać, że miażdżyca rozwija się u nich 10 lat wcześniej niż u innych mężczyzn. Podsumowując, dla człowieka żywiącego się optymalnie jajka powinny być najwyższym produktem, innym zalecam ostrożność. Czyli jajka mogą być dobre, jajka mogą być szkodliwe, w zależności od tego, co my decydujemy, co się znajdzie na naszym talerzu. Jajka są niebezpieczne również, mogą być niebezpieczne z innego powodu. A to w książce Odpowiedzi na listy, tej zielonej, znalazłem oto taki fragment. Białka jajek zjadanych na surowo i tak w przewodzie pokarmowym ulegają denaturacji, ścinają się. Na ten proces organizm musi zużyć pewną ilość energii. Jeżeli pożywienie można strawić nawet częściowo poza organizmem, i tutaj to jest odnośnik do tego ognia, którego nasi przodkowie nauczyli się używać i przygotowywać swoje pokarmy, to właśnie to jest to zewnętrzne strawienie, przygotowanie dla naszego organizmu, żebyśmy mogli odpowiednio przyjąć dobra, które ten pokarm ze sobą niesie. Na ten proces organizm musi zużyć pewną ilość energii. Czytamy jeszcze raz. Jeżeli pożywienie można strawić nawet częściowo poza organizmem, to tak trzeba to zrobić. W obróbce kulinarnej i przetwórstwie główne składniki odżywcze powinny być trawione, uszlachetnione i koncentrowane w możliwie małej objętości. Białko jaja zjadane na surowo nie jest w pełni wykorzystywane. Jeden z jego składników, awidyna, mocno wiąże biotynem, przez co uniemożliwia wchłanianie tej witaminy, co może przyczynić się do jej niedoboru, zwłaszcza u optymalnych. Teraz dlaczego ta biotyna jest tak dla nas ważna? Biotyna, witamina B12, inaczej nazywana witaminą H, jest niezmiernie ważna do funkcjonowania naszego organizmu. Posłuchajmy, co ta brak tej biotyny może w naszym organizmie wywołać. Niedobór biotyny może spowodować depresję, halucynacje, bóle mięśni, stany zapalne skóry, a przy braku pewnego enzymy, syntazy holokarboksylowej, może powodować gromadzenie się w tkankach pewnych substratów i wydalanie ich z moczem. U dzieci z niedoborem tego enzymu dochodzi do osłabienia układu odpornościowego. Czyli biotyna jest dla nas bardzo ważna, więc nie powinno się zjadać surowego białka, to na pewno. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji, że białka poddane podgrzewaniu do 63 stopni unienaczyniają awidynę, dlatego ja z przezorności pozbywam się całego białka i pozostawiam tylko żółtko, jako to najwartościowsze
co możemy naszemu organizmu sprezentować. Jak już tutaj niejednokrotnie przeczytałem, jeszcze raz to powtórzę, jajko składa się z białka, żółtka i skorupki. Samo białko zawiera tylko białko, głównie albuminę. W żółtku występują najbardziej wartościowe białka, tłuszcze i ogromna ilość ważnych dla organizmu człowieka związków w prawie najkorzystniejszych dla człowieka ilościach i proporcjach. Mamy to wszystko gotowe do tego, żebyśmy mogli to wszystko wykorzystać i żeby nasz organizm, nasze ciało dobrze funkcjonowało. I teraz podsumowując, po co to wszystko robimy, posłuchajcie jeszcze tego fragmentu. Który gdzieś sobie tutaj odłożyłem, żeby się z wami nim podzielić. Dlaczego to wszystko robimy? Dlaczego się tak odżywiamy? Nie tylko po to, żeby utrzymywać zdrowie naszego organizmu, ale także po to, żeby między uszami tutaj wszystko dobrze funkcjonowało. Jak będzie funkcjonować u większości ludzi, którzy są w społeczeństwie, między uszami, to wszystko tutaj będziemy mieli poukładane, będziemy mogli rozpoznawać, co jest dobre, a co złe, wtedy nam wszystkim będzie się lepiej żyło. Jako motto mojej książki Żywienie optymalne przyjąłem następującą wypowiedź Vaniniego, włoskiego filozofa, człowieka myślącego. Losy narodów zależą od ich obyczajów, a obyczaje zależą od sposobu odżywiania, od narodowych potraw, od soków czerpanych z ziemi. Zdanie to zawiera wielką prawdę. Nasze życie zależy od obyczajów, a obyczaje zależą od tego, jak się odżywiamy. To, w jaki sposób zasilamy swój organizm, decyduje o tym, w jaki sposób my żyjemy i w jaki sposób myślimy. To wszystko jest niestety, albo stety, bo mamy na szczęście tą wiedzę, która nas prowadzi do tego, żebyśmy byli zdrowymi i mądrymi ludźmi. Mamy tą wiedzę, jak się zasilać, żeby od zasilania nasz wewnętrzny pokładowy komputer najlepiej działał. Chciałem to wam wszystko zebrać w jednym miejscu, przedstawić wiedzę doktora Jana Kwaśniewskiego, która mnie obudziła, można powiedzieć, w pewien sposób i pozwoliła lepiej funkcjonować, lepiej myśleć i szukać odpowiedzi na pytania, które sobie zadaję. Właśnie taki sposób hodowli, szczególnie kur, to jest pozyskanie najlepszej jakości jajek i żółtek do naszego funkcjonowania organizmu. Ktoś może powiedział, no 10 jajek, 10 żółtek, jest to drogi wydatek. Ale tak naprawdę przy takim sposobie żywienia wystarczą 2 posiłki dziennie. Jeden obfity, na przykład z tych żółtek, i drugi mniej, na przykład wieczorną porą kawałek czekolady, jakiegoś węglowodanu, wtedy lepiej spalamy nasze tłuszcze, które wewnętrznie nagromadziliśmy. I to wystarczy. Człowiek jest syty. Człowiek w taki sposób odżywiając się nie czuje głodu. I to jest również piękne. Zachęcam was do tego, żebyście przestudiowali książki doktora Jana Kwaśniewskiego, bo sami być może odnajdziecie wiedzę, która was pokieruje. To jest to, co chciałem się z wami podzielić, to jest to, co mną pokierowało i od czego ja pobieram ogromne korzyści. Tym chciałbym się z wami pożegnać. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. A na dzisiaj ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.